Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie baranki, witajcie na kanale Karty na Miłość i zapraszam Was na energetykę na przyszły tydzień. Zobaczymy co w najbliższych dniach, czyli od 10 do 16 czerwca 2024. Kochani, dzisiaj e, boski tarot przygotowałam dla nas wszystkich, już nam się tutaj... Karta pojawiła królowej Kiriku, więc ją weźmiemy oczywiście do rozkładu. Uważam, że powinna tutaj być. Kochane Baranki, pamiętajcie, takie czytania są ogólne dla nas wszystkich i zdarzy się tak że nie będzie z każdym rezonować, bo to jest niemożliwe, jeżeli słucha kilka tysięcy osób, niemożliwe, żeby z każdym rezonowało. Tak, proszę wziąć pod uwagę, żeby sobie sprawdzić ascendent, w jakim znaku macie, wenus, gdzie macie, księżyc. To są te trzy podstawowe znaki. Jeżeli ktoś nie wie, jak obliczyć u mnie w opisie filmu, kim jestem tam, gdzie się Wam przedstawiam, macie kalkulator, który Wam sam dzisiaj. Wyliczy. Kochani, ważne też jest, co już wiecie, żeby na początku, w ramach wymiany energetycznej, nic was to nie kosztuje, zostawić, lajka, zostawić komentarz tylko po to, żeby kanał mógł być. Jak tego nie będzie, kochani, kanał zniknie, prawda? Ja dla Was, kochane baranki, mam. Moje ukochane jednorożce, i mam nadzieję, że któryś z nich chce Wam przekazać swoją mądrość, którą macie wykorzystać w przyszłym tygodniu. Kochani, bardzo proszę, jeżeli tutaj jesteście pierwszy, drugi raz, zostawcie subskrypcję. Wtedy dostaniecie powiadomienie, że jest nowy film od razu Wam wskoczy telefon, da Wam powiadomienie, tak? Słuchajcie, będzie też rada z kart emocji, z jaką emocją w tym tygodniu mamy my wszyscy popracować. No i oczywiście odpowiedzi na Wasze zadane pytania również dzisiaj się tu znajdą. Moi drodzy, spróbujcie czegoś nowego. Co Wy na to? Jedynym sposobem, aby przekonać się, że coś potraficie, jest właśnie spróbować to zrobić. Spróbuj czegoś nowego. Co wy na to? No niech teraz każdy pomyśli, o czym tutaj karciochy mówią. No to zaczynamy. Królowa kielichów nam już wypadła. Szóstka denarów z pustelnikiem. Trójka kielichów, trójka mieczy, kochankowie i siła. Nie byłoby źle, gdyby nie pewne um, bóle, sytuacje, wiadomości. Um, być może już się to wlecze od jakiegoś czasu, bym powiedziała, a być może moje kochane baranki muszą niestety. Zwrócić baczniejszą uwagę na osoby, które mają wokół siebie. Dlaczego? Ano, kochani, już, już wam mówię. Powiem tak. Yy, macie przeplatany tydzień. Tydzień od euforii po takiego, mm, nic mi się nie chce. Od zadowolenia. Bo ja już mam dość, muszę odpocząć. Od tego, że szybko, szybko się dzieje, i nagle powiecie: Ja się przejmuję wszystkim, potem nic z tego nie mam, każdy mnie wykorzystuje. Myślę, że w tym tygodniu będzie taka historia, moje kochane barany niezbyt dla Was komfortowa. Podejrzewam, że komuś oddaliście swój czas, serce. Może coś pożyczyliście, może coś daliście, może serduszko, może jakiś klucz, pieniądze. Ktoś Was po prostu perfidnie wykorzystał i musicie uważać, bo jeżeli o tym słyszycie wcześniej, karta dwójki była bardzo często mówi: masz wybór i ty nie musisz się zgadzać na wszystko, o co ktoś cię poprosi. Dlatego chyba um, ważne by było, moi drodzy, żeby uważać, komu pomagasz. Gdyż wy, och, wy byście wszystkim ostatnią koszulę oddały, baranki, chętnie pomożecie, nawet z, y, kosztem swojego czasu, spania, jedzenia, pieniędzy. A potem, jeżeli chcecie coś odzyskać, jest cisza. Ktoś się nie odzywa. Ktoś się y, zamyka, blokuje Was, y, nie ma czasu, nie przeszkadzać. Wtedy, kiedy Wy kogoś potrzebujecie, tego kogoś nie ma. Proszę uważać. Proszę uważać, kochani, w tym tygodniu na wszelkiego rodzaju zabawy, imprezy, alkohol y, i takie sytuacje trójkątne, gdyż możecie sobie napytać biedy. Co to oznacza? Ano oznacza to wpadkę. Nie znajdziecie drugiej osoby. Moje drogie panie. To oznacza, że ktoś może cię oszukać, okraść, coś wrzucić do drinka. Proszę uważać. Jeżeli są to nowo poznane osoby. Jeżeli są to nowo poznane osoby, to tym bardziej miałabym na uwadze to, że nie wszystko jest złotem, co się świeci. Zawsze macie prawo odmówić, powiedzieć, że się źle czujecie, że chcecie poczytać, zostać w domu, odpocząć. Wy musicie wyleczyć się z kogoś z czegoś. Za dużo w Was zostało baranki. Nie gniewajcie się, ale siedzi w was głęboko jakaś zadra. Nie umiecie sobie z czymś poradzić, komuś wybaczyć, zapomnieć. Myślę, że są tu też baranki i proszę się nie gniewać, ale może mówię do jednej osoby, które... Perfitnie kogoś oszukały, zraniły dla korzyści swoich czy to majątkowych, czy to finansowych. Mam też, kochani, poczucie, że Przyczyną to, że niektórzy z Was nie chcą kogoś widzieć, słyszeć, jest to, że w pewnym momencie się wycofaliście, w pewnym momencie nie chcieliście uczestniczyć w życiu, ale też pamiętajcie, że ta karta może oznaczać, że możecie się czegoś nowego nauczyć, możecie o czymś się dowiedzieć, coś przeczytać. Bardzo mocno zaznacza się zodiakalna panna dzisiaj, zodiakalny bliźniak, lew i wszystkie osoby ze znaków wodnych, czyli ryby, raki, skorpiony. Ta karta nam wyleciała. I to jest dla Was moim zdaniem rada, żeby wreszcie zacząć się cieszyć życiem. Bo... Te informacje, które mogą przyjść do Was w, tej, w tym tygodniu, mogą być różne. Jedna może być bardzo przyjemna, sympatyczna, a druga może być dla Was wstrząsem, jak tak można. Uważajcie, bo macie w tym tygodniu tendencję do zguby, do tego, żeby Wam ktoś coś zabrał i nie oddał, czy to będzie Wasz projekt, czy to będzie Wasz pomysł. Czy to będzie, kochani, wasz telefon z torebki? Trzeba uważać. Ja wiem, że nie takiego horoskopu się spodziewaliście, ale ci, co są w związkach, tutaj, kochani, Myślę, że będziecie rozmawiać o wspólnych chorobach, o tym, co, co was boli, w czym nie umieliście się dogadać i będziecie się porozumiewać. Natomiast single muszą bardzo uważać na poznane nowe osoby, szczególnie takie, które spożywają coś, jakieś wyskokowe trunki, jakieś substancje. Proszę tego nie robić w tym towarzystwie, tak? Dla wielu z Was możecie się kimś. Bądź czymś zauroczyć, no i dzięki tej osobie, dzięki temu, co tam chcecie, poczujecie w sobie taką pewność siebie, tak? I to wam dopiero da pewność siebie. Natomiast rozeznałabym, komu w tym tygodniu pomóc, a kto chce was wykorzystać, dlatego że tutaj dawanie i branie, moim zdaniem, jest nierówne. Wy musicie to przemyślać, bo będziecie żałować, że komuś daliście się wykorzystać, pomogliście, a ten ktoś Was po prostu perfidnie okradł. Czyli na przykład, tak jak moja klientka miesiąc czy półtorej miesiąca temu tak, 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 ja teraz nie mam, to niech mi Pani powie. Odpowiedź była na już, odpowiedzi było dużo, minęło dużo czasu, yy, wstawia zdjęcia, jak fajnie je, gdzie przebywa, czyli ma pieniądze, bo stać ją, a ja pieniędzy nie dostałam. I żebyście potem, moje kochane baranki, nie były zdziwione, naiwne, możecie się też, kochani, źle czuć w tym tygodniu. Więc ja tutaj, kochani, nie jestem lekarzem, ale chciałabym was wszystkich uczulić, że jeżeli cokolwiek się dzieje z waszym organizmem, żebyście natychmiast udali się do lekarza. Być może część z Was będzie w sanatorium, w szpitalu, bądź będzie potrzebowała yy, chwili dla siebie. Możecie, kochani, mieć problemy ze snem, możecie mieć problemy z koncentracją. W tym tygodniu bądźcie bardziej łagodne, bądźcie bardziej życzliwe, sympatyczne, bądźcie po prostu yy, takie, jak zawsze jesteście. Tylko pamiętajcie, żeby w pewnym momencie powiedzieć stop bądź dość. Finansowo, kochani, zawodowo powiem tak, część z Was będzie rozczarowana, bo albo nie będzie tej pracy na tyle, żeby ją wykonywać, albo Wy sobie weźmiecie wolne. Bo tutaj widzę taki tydzień pół na pół, czyli. Nie ma zleceń, nie ma klientów, nie ma kontrahentów. Jeżeli szukasz pracy, to ja widzę, że jesteś zniechęcony, baranku, ale to jest błąd. To jest błąd, bo właśnie wtedy, kiedy czujesz zniechęcenie, powinieneś więcej szukać, bo możesz znaleźć nawet dwie możliwości. Jeżeli już czekasz na jakiś telefon, obawiam się, że tam już jest osoba wybrana i niestety oni. Oni już mają po prostu osobę wybraną i, i dlatego nie dzwonią, bo, bo dla nich to jest jasne. Może trzeba spróbować czegoś nowego. W miejscu, może, w którym nie byliście, bądź byliście. Hmm? Baranki. Z jaką emocją popracować? Coś mi się wydaje, że nawet na randki nie będziecie miały ochoty w tym, w tym czasie. No. Baranki powinny popracować z emocją. O, pięknie! Pocieszony, uspokojony, ukojony, pokrzepiony. I zobaczcie, jak to się pięknie ma do tych kart. Po tych całych stresach, nerwach, musicie zrozumieć, ile zrobiliście dla siebie, dla innych. Kupcie sobie coś. Ja sobie kupiłam kolejne bransoletki. Jeżeli cokolwiek ma Was pocieszyć, spróbujcie, spróbujcie czegoś nowego, nowego dania, nowej fryzury. Pocieszony, uspokojony, ukojony, pokrzepiony. Tacy macie być. Hmm? Szukajcie tej siły w sobie. Szukajcie możliwości. Szukajcie różnych dróg. A znajdziecie. Pomoże Wam zodiakalny bliźniak. Na pewno. Kochani, no to pytanie od Was. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i odpowiedź trzecia. Proszę uprzejmie. Napiszcie w komentarzu, którą chcecie? Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli wybraliście pierwszą kartę, uważajcie trzeba odpuścić. Natomiast dwójeczki mają okazję, a trójeczki tak, z wykrzyknikiem. No widzicie. Zapomnieć, wybaczyć, odpuścić, kochać siebie. Tak, taki macie na ten tydzień ode mnie przekaz. Wszystkiego dobrego moje kochane baranki. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę komentarz. Kto nie ma subskrypcji, zapraszam. Będziecie każdy film otrzymywać. Kto może, niech udostępni. No i dziękuję Barankowi za kawusie. Dziękuję kochani, że mi kupiliście. Jest link w komentarzu. Jest już taka możliwość. Właśnie teraz sobie idę zrobić kawusie będę z byczulisiami piła kawusia. A Wam życzę wspaniałego tygodnia. Buziaki. Pa, pa. Dzień dobry, dzień dobry, kochane byczuli. Się. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na tygodniowe czytanie od 10 do 16 czerwca 2024 roku. Dzisiaj Boski Tarot, tak. I pamiętajcie, że wszystkie te czytania, kochane, byczki są. Dla nas wszystkich ogólne, tak? Dla kilku tysięcy ludzi, więc proszę sobie wziąć poprawkę, że nie z każdym będzie rezonować, bo to jest niemożliwe. Proszę sobie odsłuchać swój ascendent, w jakim znaku macie Wenus, gdzie macie księżyc. Na pewno tamte kochani znaki Wam również dużo podpowiedzą Wenus, typowo, jeśli pytamy o miłość. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie właśnie teraz lajka za mój poświęcony czas. Napiszcie komentarz, jak z Wami rezonuje. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy drugi raz, no to drogi słuchaczu zachęcam do subskrypcji. A dla Was wszystkich, oczywiście, moje ukochane jednorożce, jakoś w tym tygodniu nie było w ogóle zastanowienia, jakie karty. Od razu mi przyszły na myśl. Ja je po prostu tak kocham, tak, tak do mnie przemawiają, że chciałabym wam nawet codziennie je dawać. Będzie też karta rada, z jaką emocją popracować? I oczywiście na koniec y, będą Wasze pytania i karty wam odpowiedzą tak lub nie. Słoneczka, no to zaczynamy. Najlepsi przyjaciele. Prawdziwi przyjaciele trwają przy nas bez względu na wszystko. Teraz sobie zadaj pytanie, czy to ty jesteś tym najlepszym przyjacielem, czy ty masz najlepszego przyjaciela, tak? Moje drogie, by czuli się, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dwójka denarów. Dziewiątka mieczy. Rycerz Denarów, cesarzowa, rycerz Mieczy z siódemką Buław. Pięknie pod spodem Rydwan, sąd ostateczny gwiazda, ale Wam się dużo wyjaśni w tym tygodniu. Uh -huh. Będziecie zadowolone. Jedynie powiem Wam, że przyczyną. Um, Przyczyną jest rozpamiętywanie, przyczyną waszych kłopotów, złego samopoczucia, tego, że ciągle coś, coś wam nie wychodzi, jest to, że po prostu ciągle myślicie, rozpamiętujecie to, co było. Ja myślę, że mm, trzeba by tutaj zrównoważyć, trzeba by wyważyć, kochani, co jest ważne, co jest ważniejsze. Zastanów się, Peczuli, czy nie zaniedbałeś swoich przyjaciół, czy nie czasem tylko praca pieniądze, praca pieniądze, i zapomniałeś, co jest też ważne dla ciebie. Damy wam tutaj już kartę emocji, bo, bo czuję w tych kartach, że się troszeczkę możecie w tym tygodniu pogubić. I przyczyną może być właśnie, albo złe samopoczucie, albo takie nadmierne rozmyślanie, że ten mi zrobił to, tamten mi zrobił to. Dobrze, jeżeli tak było, to musisz zacząć żyć od nowa, zapomnieć, od nowa albo sam, albo z tą osobą wyjaśnić. Nie możesz tkwić tak przy tej dwójce denarów. Nie wiem, bo nie da się tak w rozkroku stać, kochani. Wiele z was. O czymś będzie intensywnie myśleć, coś Wam wejdzie do głowy i będziecie o tym myśleć, czemu mi tak zrobił, zrobiła, czemu mi tak napisała, czemu się nie odzywa. I tak, noce nie łeb boli, palicie jeden za drugim, stres, nerwy niepotrzebnie. Dla części z Was to użalanie się nad sobą będzie dla Was doprowadzić, do, przepraszam, doprowadzało Was powoli do jakiejś choroby, a to Cię będzie dziennie głowa bolała, a to będziesz miał gorsze samopoczucie. Chyba zapomnieliście, moi drodzy, że Wy stosunkowo opanowani byliście, a w tym tygodniu czuję, że dacie sobie innym po prostu dać, dać wejść na głowę, może ktoś was do czegoś przekona i stąd, albo już was ktoś do czegoś przekonał i stąd macie ten, te myśli, właśnie po co mi to było, tak? No to pokaż się, jaką jesteś prawdziwą osobą, kochaną matką, szefową, szefem. Zapomniałeś już, że jesteś bardzo ważna na tej planecie. Nie wdawaj się w plotki. Ale możesz się dowiedzieć o plotkach. Możesz się dowiedzieć i może właśnie z tego tytułu będzie ci przykro i to ci tak wejdzie do głowy, że ktoś o tobie mówi. Bądź o twoich bliskich, że postanowicie walczyć za wszelką cenę. Nie dajcie się namówić, kochani, jeżeli ktoś wam powie, bo wy Powinniście własnym rozumem się kierować, a ja widzę, że wy zapomnicie o tym, że pewnych rzeczy nie wypada, że lep lepiej czasem przeczekać, bo można za dużo powiedzieć. A wydaje mi się, że wy właśnie palniecie jakąś gafę. Dlatego, jeżeli słuchacie wcześniej tego horoskopu, to może, gdy ta sytuacja nadejdzie w przyszłym tygodniu z sąsiadami, z mężem, z chłopakiem, uwaga, tak? W pracę też kochani! W pracy możecie być tak zawaleni robotą, że Wy przyjdziecie i macie dosyć. W ogóle y, wasze szefostwo może być jakieś takie kłótliwe, nie będzie zadowolone z tego, co robicie, jak robicie. Jeżeli szukacie pracy, ja widzę to zniecierpliwienie, że nigdzie dla Was nie ma, a wy musicie zmienić. Popytajcie przyjaciół, popytajcie rodzinę, kobiety. Y, może, kochani bygwaga, może jakąś kobietę, matkę szefową. Gdzie Gdzieś, gdzieś dalej, gdzieś dalej jest, może tam będzie nawet trzeba zdawać egzaminy, ale tam gdzieś na Was ta praca czeka. Tak samo, jeżeli pytamy, kochani, o sferę uczuciową. Single, troszeczkę przepraszam, ale zaniedbałyście tę sprawę, bo sądzę, że myślicie o kimś, a ta osoba o Was nie myśli. Może doprowadziliście niechcący albo chcący do, do tego, żeby ta osoba z Wami nie rozmawiała, żeby ta osoba zajęła się swoimi sprawami, bo niestety widzę, że ta osoba jest przyblokowana i nie chce, i ona rozmyśla, czy w ogóle jest sens kontynuacji. Część z Was. Mogła zupełnie nieświadomie wejść w układ trójkątny bądź świadomy. Dlatego nie możecie mieć pretensji, że ta osoba się do Was nie odzywa, bo nie Wy tworzycie z nią rodzinę, ona tworzy swoją rodzinę. Więc przyczyną jest rodzina, żona, mąż, dzieci. Dlatego się nie odzywa, bo są ze swoją rodziną. Jak będzie mieć ochotę. To odezwie się i znowu potem zamilknie. Rycerz Mieczy, mieczy jest, kochani, niestety, taką osobą, która mm, bywa, wpada, tak, przyjeżdża, ale wasze marzenia są zupełnie inne. Wasze marzenia jadą w tą stronę, a ich w tą stronę. No właśnie. Dlatego trzeba by może, kochani, odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę, tak naprawdę. Czy ja chcę tak czekać, czy chcę być wreszcie szczęśliwym. Człowieczkiem. Singla, ja nie widzę, żebyście kogoś poznali w tym tygodniu, także wybaczcie, dla Was jest tutaj praca, zdrowie przede wszystkim, kochani. Ktoś tutaj zaniedbał swoje zdrowie. Ja Wam nie będę opowiadać. Yy... Bo wy macie każdy swojego lekarza, każdy wie gdzie ma iść, natomiast uważajcie na pośpiech, żeby się nie potknąć. Uwaga, bo jakieś łamliwe kości, kostki, takie coś czuję, że pod wpływem impulsu szybko pobiegniecie do autobusu i może się zadziać. Natomiast kochani, musicie bronić swojego zdania w tym tygodniu, odpierać ataki. Widzę, że dużo ludzi coś od was będzie chciało i po prostu będziecie się modlić, żeby ten tydzień już się skończył. Proszę Państwa, emocja, z jaką musicie popracować, to znudzony, obojętny, apatyczny, znużony. Ta i ta karta to jest prawie to samo. Siedzisz i czekasz, czy napisze. Siedzisz i czekasz, czy oni zadzwonią, czy masz tą pracę. Siedzisz i nie wiesz, co ze sobą począć, i czy to zrobić, tak, czy tak. I tym, tą emocją. Niestety nie doprowadzisz do niczego, tylko do gorszego samopoczucia. Proszę popracować z tą emocją, proszę sobie znaleźć zainteresowanie, hobby, tak? Skarby. Pytanie od Was do kart. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i odpowiedź trzecia. Napiszcie w komentarzu. Ja zawsze jestem ciekawa, którą z tych kart wybraliście. Pierwszą, drugą czy trzecią. Jedyneczki. W przeciągu kilku miesięcy dwójeczki muszą uwierzyć, bo troszeczkę nie wierzą. Trójeczki mają myśleć pozytywnie, tak? No to kochani, tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Mam nadzieję, że rady i ostrzeżenia się przyjmą. Być może, kochani, Warto postawić na siebie w tym tygodniu, na spokój, na opanowanie, tak? No, czasami trzeba, kochani, podjąć szybką decyzję. Czasami trzeba powiedzieć tu i teraz, tak albo nie. Nie ma sensu się zastanawiać i odkładać w tym tygodniu na potem, bo może być tylko gorzej, tak? Aniołki, uśmiecham się o lajki, komentarze. Kto nie ma subskrypcji, proszę zostawić. Bardzo dziękuję Wam, by czuli się za kawusie, którą mi postawiliście. Jest już taka możliwość, jest link w opisie. Bardzo jesteście kochani. No i dziękuję, kochani, że w ogóle jesteście tutaj ze mną. Tak? Wspaniałego tygodnia Wam życzę. Buziaki, papa. Pa. Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźnięta. Witajcie na kanale Karty na Miłość i zapraszam Was na horoskop na przyszły tydzień, czyli od 10 do 16 czerwca 2024. Dzisiaj będzie Boski Tarot, moi drodzy. I tak gwoli przypomnienia, tą minutkę czytania. O proszę, bliźnięta, wasza karta wypadła. Proszę, ja je zostawiam. One chcą nam dzisiaj coś tutaj przekazać. Czytanie jest ogólne. Nie z każdym będzie rezonować, bo czytanie słucha kilka tysięcy osób. Więc może z jednym zarezonować, a z drugim w ogóle. Wtedy ważne by było, kochani, gdybyście odsłuchali sobie, w jakim znaku macie ascendent, w jakim znaku macie Wenus i księżyc, tak? To jest, kochani. Bardzo ważne. I wtedy na pewno któryś z tych znaków będzie z Wami współgrać. Pamiętajcie, no by się odwdzięczyć za moją pracę, zostawić lajka, komentarz. Jeżeli nawet jesteście pierwszy raz, tutaj kochani, subskrypcję sobie zostawcie. Zawsze będzie Wam telefon dawał przypomnienie, że pojawił się nowy filmik, tak? No, a kto może. Niech udostępni skarby. Słuchajcie, tak jak zawsze, na początek ode mnie, moje ukochane jednorożce. Wy wiecie, że najbardziej na świecie to mi te jednorożce leżą. Dlatego chciałabym, żeby to przesłanie dla Was na ten tydzień było. Już Wam przeczytam, co Wam tutaj wylosowałam. Ciekawość. Rozpocznij projekt związany z kwestią, która budzi Twoją ciekawość. No super, 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 super. Proszę bardzo. Tutaj Wam zostawiam ciekawość. I proszę Państwa, karta mówienia mówi, że najważniejsza w tym tygodniu dla bliźniąt powinna być miłość, ale miłość wzajemna. Sprawdźcie, zastanówcie się, czy tyle samo dajecie miłości, ile otrzymujecie. I na odwrót. Czy tyle, co dajecie, otrzymujecie, i czy, czy otrzymujecie, to tyle dajecie. I tu nie mówimy tylko o miłości, na przykład mężczyzna-kobieta, kobieta-kobieta. Tu też mówimy o finansach, o tym, czy w domu każdy ma równe obowiązki, tak? No nic, robimy rozkład. Czwóreczka monet. Królowa Kielichów. Rycerz Kielichów. Siódemka buław. Dziesiątka Kielichów. Księżyc, kochani. Mm. Faktycznie może być czytanie do jednej osoby. Trójka w dziewięć denarów, czwórka mieczy pod spodem, ale może ma to jakaś osoba jeszcze usłyszeć. Bo u Was nie ma tej równości, jeżeli oczywiście jest ta druga połówka. Jeżeli oczywiście pracujecie i w tym tygodniu może to być zaburzone. Wy możecie się zakochać zapatrzeć w osobę, która ma was, przepraszam, ale głęboko w dupie. Tak jakoś patrzę na, na ten obrazek i tak mi się, sorry, to ktoś tak Ciro Marchetti narysował, więc ja czytam to, co on rysuje. Skarby. Oni was mają gdzieś, a wy wzdychacie. Nawet jak to jest twój mąż, żona, szanowny. To oni zapomnieli, że jest coś takiego jak współdziałanie. A tu tak, do siebie, do siebie. Byle on, byle miał, byle by był zadowolony. A chowa, pieniądze. I może wam nie mówić, ile dostał tej premii nagrody, i może wam nie mówić, co robi. Dlatego wypadły te karty. Zwróć uwagę na tą osobę, za którą jesteś pewna na 100%. Bo się. Przejedziesz, a zdziwisz tak, że będziesz tak wyglądać. Tak? Tak myślisz, że tak jest? No to dobrze, że, że tak myślisz. Tylko otwórz oczy. Otwórz oczy. Kochani, nie będzie przeprosin. Nie przyjdzie ktoś z przeprosinami. Ktoś ma za dużo dumy. Ktoś nie wyzna Ci uczuć raczej wypomni ci twoje, mm, przepraszam, ułomności, raczej wypomni ci, że to ty chciałaś, czy chciałeś, raczej powiedzieć, ci, że to tylko ta osoba pracuje, a ty sobie chodzisz i robisz paznokietki i leżysz i pachniesz. Jeżeli podejrzewasz, aż, aż muszę to powiedzieć, jeżeli podejrzewasz, że Twoja osoba ma kogoś, to przyczyną jest królowa kielichów rybarak skorpion. Jeżeli uważasz, że powinieneś zrobić awanturę, to nie będziesz myśleć, tylko ją zrobisz. Czemu? Bo nie poczujesz miłości, nie poczujesz sympatii i zobaczysz, że twoja rodzina jest troszeczkę. Na planie dalszym. Mam wrażenie, że bardziej tu będzie interesowała się rodzina ta z zewnątrz, czyli mama, tata, siostry, bracia, niż we. Natomiast musicie bardzo uważać, gdyż karta księżyc zawsze mówi, że możecie dowiedzieć się o pewnych tajemnicach, kłopotach. Które mogą być dla Was trudne do przełknięcia? Oczywiście, część z Was będzie uważać, że to plotki, ale niestety zrozumiecie, że już pewne sygnały były i dostaliście teraz kawę na ławę. Może trzeba zaoszczędzić, kochani. Może, jeżeli już macie taką informację, odkładać pieniądze, szukać pracy. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te zawodowe aspekty, dla osób, które pracują, to wiecie co: ja wyczuwam, że na tych, co wy polegacie w pracy, że oni wam mogą niezły numer wywinąć. Jak nie teraz, to w przyszłości. Dlatego, że macie jakąś babę w pracy, bądź rybę, skorpiona, kogoś z takiego trygonu, kto zrobi z igły widły. Kto powie, że to twoja wina, że to ty zrobiłaś. I wiele z was idzie na urlop, wiele z was jedzie na jakieś śluby, wiele z was cieszy się tym, że kogoś ma, że ma dzieci. A za waszymi plecami będą się działy różnego rodzaju rzeczy. Ta osoba, która myślicie, że jest waszym przyjacielem, nie jest waszym przyjacielem. Jeżeli macie romanse w pracy, to nie możecie ich w tym tygodniu ujawniać, nawet ta osoba nie będzie chciała, będzie uciekać niejako przed wami, będzie chciała być ze swoją rodziną, przyjaciółmi. I tak wierzy, wierzycie, że Wasz projekt się powiedzie, że wszystko będzie tak jak trzeba, a będziecie się przejmować za pięciu, dziesięciu i naprawdę boję się, że Wasze, yy, wasze myśli w tym tygodniu będą tylko w sprawach finansowo-zawodowych. Może warto, kochani, wykłócić się w urzędzie, może warto czytać to, co jest drobnym drukiem, tak? U Was w zdrowiu stany zapalne, u Was w zdrowiu podniesienie ciśnienia, u Was w zdrowiu kołatanie serca, u Was są różne problemy, które są schowane, czyli o czymś, czego nie widać gołym okiem, czyli na przykład nie boli, nie widać, a potem okaże się, że coś faktycznie jest tak. Single moje, kochane, jeżeli Wam przyjdzie poznać mnie jako osobę, to ta osoba może mieć moim zdaniem dwie twarze. Z jednej strony wyda się taka słodka, fajna, a jak nadepniecie na odcisk albo się z nią nie zgodzicie, to zobaczycie, że ta osoba jest inna, że już podnosi głos, że się inaczej zachowuje i musicie, musicie mieć naprawdę na uwadze, że szczególnie jeżeli macie swoje dzieci, że nie wiecie wszystkiego o tej osobie i może też warto zachować. Pewną tajemniczość i też nie mówić o wszystkim, tak? Szczególnie o Waszych planach na przyszłość, pieniądzach, finansach, spadkach i tego typu historiami. Hmm? Kochani, z jaką emocją powinniście popracować w tygodniu od 10 do 16 czerwca? Właśnie, ufność. Zależny, współzależny, niezawodny. Widzicie, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ufasz. Komu ufasz? Czy jesteś za tą osobą pewien, pewna? Może jesteś zależna od męża, żony? Czy twój przyjaciel jest niezależny? niezawodny, czy raczej ciebie często wystawia a może nie masz przyjaciół i ufasz każdemu nowemu napotkanemu człowieczkowi hmm? tu jest ufny a tu karta księżyca w przyczynie problemu rycerz kielichów rycerzyk, który mówi, że kocha a tak naprawdę śmieje się w duchu, bo tak nie jest nie powiedz i tego co naprawdę czuję? Chcę się bawić, chcę bywać, ale nie na stałe. Hmm? Kochani, Wasze pytanie do kart, zadajcie. Ja Wam wylosuję trzy karty. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i odpowiedź trzecia. Proszę uprzejmie. Możecie napisać mi w komentarzu, którą z tych karcioszek chcecie. Jedyneczki w przeciągu kilku tygodni. No, jeszcze trochę. Dwójeczki będą musiały iść na kompromis. Trójeczki tak. Aniołki, czego Wam życzyć? Spokoju. Ja wiem, że każdy chce kochać. Ja wiem, że każdy chce na kimś polegać, ale wy musicie bardzo być ostrożni. Bardzo być ostrożni. Wszystkiego dobrego dla Was. Wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Niech się darzy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za kawusie, bliźnięta. Właśnie miałam Wam podziękować. Dziękuję bardzo. Jest link w komentarzu, już jest taka możliwość. Zaraz sobie przyniosę kawusie, bo już z byczkami miałam pić i zostawiłam w kuchni. No, to pamiętajcie, ufne. Czy każdemu możesz ufać bezgranicznie, tak? Do usłyszenia, kochani. Papa. Pa. Dzień dobry, dzień dobry, czuli się kochane. Dzień dobry, witajcie na kanale Kartyna Miłość. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na energetykę przyszłego tygodnia, czyli od 10 do 16 czerwca 2024 roku. Kochani, śmieję się, bo moje dziecko mnie przed chwilą naśladowało. Mój raczuliś. Właśnie mnie naśladował, co ja wam za chwilę powiem. Mi się tak ze śmiać, że nie umiem przestać. Dzisiaj Boski Tarot, kochani. I pamiętajcie, że czytanie to jest dla wszystkich Raczulisiów, również dla tych, które mają ascendent w swoim, w tym właśnie znaku Raka. I nie będzie z każdym rezonować. Nie będzie. To jest niemożliwe. Odsłuchajcie sobie zatem, gdzie Wy macie ascendent, w jakim znaku Wenus, jeśli pytacie o miłość, no i w jakim znaku macie Księżyc, bo on mówi o tych. Ukrytych sprawach, tak? Skarby w ramach wymiany energetycznej, za mój poświęcony czas, za horoskop, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Witam serdecznie nowe Raczulisie, które tutaj się pojawiły na kanale. Witajcie serdecznie, cieszę się, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji, wtedy każdy jeden film do Was od razu przyjdzie, wskoczy. A dla wszystkich Raczuliów, które tutaj ze mną są, moje ukochane jednorożce, i zobaczymy, co on ma, ten jednorożec, Wam do przekazania na ten tydzień. Ale też będzie niespodzianka. Będzie też karta emocji, z którą raczuliś będzie musiał popracować w tym tygodniu. Ale ona będzie odsłonięta. Później. Kochany, raczuli się. Ła, zwierzątka! <laughs> Kochasz i rozumiesz zwierzęta. I, kochani, jakie macie zwierzątka w domu? Napiszcie mi koniki, pieski, kotki. Rybki, moja rybka jest za mną, to Wam nie, nie będę teraz przestawiać. Jedna, druga. Ojej. Ale pięknie. No to chyba. Ktoś tutaj ma ochotę iść do schroniska po zwierzątko. Albo wyprowadzić na spacer może zwierzątko, co? Pewnie, że tak. Kochani, zaczynamy czytanie. Czwórka monet. Świat. W przyczynie problemu są pieniądze, finanse status społeczny, zdrowie szwankuje. Kłopoty o pewnym myśleniu. Nie poddawać się. Mhm. Rydwan, tunek z królem Buław. Karta emocji, skruszony. Pełen żalu. Przepraszający, pokorny. Raczuliś: albo musisz taki być, przeprosić i ten żal odpuścić sobie. Albo powiedzieć przepraszam, a może to właśnie ty zawsze mówisz przepraszam, a to ktoś inny powinien? Coś czujesz, że z tą emocją musisz popracować, bo ta złość, gniew, żal cię od środka niszczy. Co? Nie możesz spać, nie możesz myśleć. Niektórzy w ogóle w tym tygodniu coś widzę, jakiś urlop planują, wyjazd planują. Urlop, nie urlop, z, y, zaproszenie na chrzciny, wesela. No, jedźcie, fajnie będzie. Trochę będziecie niedospani, to tyle wam powiem. <grym> no, ale jak to, jak to. Nie zaoszczędzicie w, tych, w tym tygodniu, niestety, trochę, trochę możecie poczekać na finanse albo przyjdą z opóźnieniem albo po prostu tak dużo wydacie w sensie na przykład na wakacjach, na wakacje, na prezenty, na siebie, że niestety trochę wasz portfel zuburzeje, Także przyczyną kłopotów mogą być kłopoty finansowe, ale to nie są duże kłopoty, tylko kłopoty w sensie wydaje tyle, ile mam, więc ostrożnie. Może warto to, co na wakacje odłożyć. Może warto to, co na prezent odłożyć, bo możecie te pieniądze w tym tygodniu lekko ręką wydać. No fajnie. Oj, szkoda, że nie włączyłam wcześniej tej kamery, byście się pośmiali, jak to, ten mój raczuliśmy tam świadło. Kochani, ktoś jest tutaj z Was zablokowany, co? Ja powiem tak: przyczyną waszego tego, że, że nie możecie wyjść do ludzi, że nie umiecie się pierwsi odezwać, jest to, że jesteście przyblokowani. To jest przyczyną. Trzeba otworzyć się, wyjść z nowymi propozycjami, możliwościami, uśmiechnąć się do świata, do siebie i powiedzieć: Umiem, potrafię popracować z czakrami. Mam wrażenie. Że są tutaj osoby, które mają blokadę na przykład z językami. Przed tym, żeby szukać pracy gdzieś indziej, gdzieś dalej, nawet za granicą. A tam, moi drodzy, jak pokonacie ten swój, przepraszam, strach lęk, to wy sobie pojedziecie i zarobicie duże pieniądze. To. Tu też możecie zarobić, owszem, ale tu się narobicie, jak dzikie I od nowa, i od nowa, i od nowa, i tak w kółko. Mhm. Ale wiele z Was już jest naprawdę zmęczonych. Ja myślę, że tym wstawaniem, ja myślę, że tym, że z siebie dużo dajecie. Bo oprócz tego, że macie swoją pracę zawodową, to jeszcze dużo robicie w domu. Nie wiem, czy tam macie remont, czy coś, bo widzę, że tutaj non-stop po prostu jesteście na pełnych. Koło fortuny też mi o tym mówi, że jesteście na pełnych obrotach i w kółko, i w kółko, i w kółko, no. No tak, że no ja wiem, że żeby coś osiągnąć, tutaj mamy tego króla Buław jeszcze, żeby coś osiągnąć, no to niestety, ale trzeba zaiwaniać czasem, nie? Za dwóch, za trzech. Szczególnie jak się ma swoją działalność, to nawet się pracuje w sobotę, niedzielę i w nocy. Także coś na ten temat wiemy. E, słuchajcie, tak jak powiedziałam, mogą być przyblokowane wasze pieniądze. Wypłata może przyjść ciut później. E, może być tak, że... Zablokujecie sobie kartę do bankomatu, że będziecie chcieli coś kupić drogiego, okaże się, że ten przedmiot jest wadliwy, i muszą zrobić na nowo czy coś i tutaj takie przyblokowanie, a wy jesteście niecierpliwi i chcielibyście już i już tracicie humor, już wam się nic nie chce. Ale będą też tutaj raczuli się, które muszą w tym tygodniu zwolnić. Nie wiem, czy wziąć urlop, nie wiem, czy odpocząć po pracy. W każdym bądź razie Wam się przyda naprawdę odpoczynek, zwolnienie tempa, bo takie tempo, jak Wy sobie nałożyliście, to jest Wasza karta, ale Rydwan mówi o tym, że po prostu rozpędziliście się i niektórzy mogą to nawet i zdrowotnie odczuć, tak? Być może ta kuracja. Czy u tego lekarza, którego się leczycie, nie widzicie, słuchajcie, poprawy. Jeżeli tego nie widać, to karta sugeruje, bo nie idziesz tam, gdzie trzeba zapłacić. Jeżeli zapłacisz za wizytę, może oszczędzasz właśnie na lekarzu, na tabletach, nie wiem, kuracjach, sanatoriach, a gdy weźmiesz sobie to tak naprawdę do serca, to zobaczysz raz, dwa efekty, które przyjdą i będziesz bardzo zadowolony z tego, bo Rycerz Kielichów jest strasznie zadowolona osobą, będziesz zadowolony z tego, jak po prostu twoje ciało reaguje na zmianę leków, lekarza i w ogóle nie wiem, czego tam jeszcze sobie wymyślicie, tak? To co, o miłości coś powiedzieć? A w miłości to jest tak. Jeżeli masz tego gagatka, czy panią panią Ksińską, to tak coś czuję, że każdy sobie. Każdy sobie, praca dom, tam ogródeczek, a tu musi być kochani spontan. Co wy na to? Słuchaj, po pracy przyjdzie wykąp, nie jest jedz nic, jedziemy. Zróbcie coś spontanicznego, dlatego że wasze życie jest, można powiedzieć, troszeczkę takie jak mm, nudne. <laughs> troszeczkę nudne. Wiele z was będzie jechać, tak jak mówię, na działki, na wakacje, a jeżeli nie, to, kochani, pomyślcie o tym, że warto ruszyć w świat. Naprawdę. Jeżeli będziecie to załatwiać w tym tygodniu, to podpisujecie dokumenty i jedziecie już bierzecie urlop. Przejrzyjcie sobie wszystkie oferty, tak? Moi drodzy, um, przede wszystkim będziecie bardzo zadowoleni i się bardzo do siebie zbliżycie. Natomiast single, może pomóc to, że wy. Naprawdę, nie obraźcie się, ale pomoże to, gdy wyzwolnicie szukać tego chłopa czy tej baby. Bo niektórzy biorą byle co. Niektórzy biorą, ale to dobra do towarzystwa, a wezmę tego, bo za granicą to mi tutaj nie będzie. No, tylko nie znasz tego za granicą. Jeżeli nastawiasz się w tym tygodniu na osobę bogatą, to nic z tego nie będzie. Ty musisz... Być równie poważny jak ta osoba, którą chcesz mieć. Upanowaną, stateczną. Najpierw karty radzą zaprzyjaźnić się, a zobaczysz, że potem przyjdą te wszystkie walory miłosne. I co ciekawe, dla mnie ta karta sugeruje, że to raczuliś zaprosi kogoś na spotkanie. Że to raczuliś odezwie się pierwszy, tak jak Graczuliś zawsze przeprasza, i ten, to tak Raczuliś powie: Słuchaj, może byśmy spędzili tu i tu czas. Mam wrażenie, że to jest osoba już znana, nie żadna nowa. Natomiast, jeżeli nie mieliście ze sobą kontaktu, bądź ta znajomość była taka powolna, nie rozwijała się, czas kochani ją przyspieszyć, i myślę, że wy macie ochotę to zrobić. I ja sądzę, że to jest wasze zielone światło. Pozbądźcie się żalu. Poz, przepraszam, pozbądźcie się tej tej sytuacji, kiedy wszystkich wy przepraszacie, rodzinę, teściową i tak dalej. Może właśnie ta karta rodziny mówi, że w przyszłym tygodniu możesz mieć żal do rodziny, żal do dzieci, że się nie odezwały, nie przyjechały. Tak, coś czuję, że coś będzie związane z domem rodzinnym, z rodziną. No, tu może być konflikt, którym się oczywiście przejmiecie. Nawet jak nie będziecie pokazywać po sobie, to wy i tak w środku będzie was nosić. Kochani, teraz pytanie wasze do kart. A ja losuję wam odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, druga i trzecia. Kochani, możecie się też zdrowotnie gorzej czuć w tym tygodniu. Ja czuję takie mm, przesilenie jakieś wiosenne, takie jakbyście mm, mieli ciężkości z oddychaniem, jakbyście non stop byli senni, tak jakby mm, by wam się nic nie chciało. Bóle głowy, bóle kolan, bóle stawu, w ogóle kręgosłup. Taki ociężały y, bardzo organizm, kochani, tak? Takie. Kucia jakieś w organizmie, dziwne. Z oczami problemy. Jeżeli ktoś odkłada okulistę, kochani, proszę naprawdę się udać. No to kto wybrał pierwszą kartę? Idą do Was wielkie, szczęśliwe zmiany. dwójeczki widzicie, poprawa zdrowia. A trójeczki mają pomocne osoby i powinny się zwrócić do nich o pomoc. Tak. Dziękuję wam kochani za wysłuchanie horoskopu tygodniowego. Życzę wam wszystkiego pięknego. Niech się tylko dobre sprawdzi. Pamiętajcie by zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. A ja się z wami już żegnam. Dziękuję kochani za wsparcie kanału. Dziękuję za każdą kawusię. Dziękuję, że jesteście. No i co? Jestem ciekawa, jakie tam u Was zwierzątka, a może Wy pojedziecie po jakie zwierzątko, co? Wszystkiego dobrego. Papara czuli się. Dzień dobry, dzień dobry, kochane Lwiątka. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Dzisiaj zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie tygodniowe od 10 do 16 czerwca 2024. W tym tygodniu, kochani, ten oto. Boski tarot dla nas. No i kochani, zawsze trzeba pamiętać, że przy takich czytaniach, które widzicie, są ogólne. Nie z każdym będą rezonować. Także ym, warto wziąć sobie skarby czasem na wstrzymanie, żeby nie pisać głupot, tak? Bo to nie jest czytanie indywidualne dla jednej osoby. Proszę sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent, w jakim znaku macie Wenus, i gdzie macie Księżyc, tak? I odsłuchać te znaki. Zobaczycie, który z Wami bardziej rezonuje, tak? Wenus mówi o miłości, Księżyc o tych ukrytych sprawach. Kto może niech udostępni ten horoskop, jeżeli jesteście tu pierwszy, drugi raz. No to zachęcam kochani do subskrypcji, aby otrzymywać powiadomienie, że pojawił się nowy odcinek na kanale. Ponieważ uwielbiam jednorożce, chciałabym Wam dać tygodniowy przekaz za pośrednictwem tych kart, moi drodzy. Zobaczymy, co one chcą tutaj przekazać. Będą też dzisiaj kochani karty mówiące. Z jaką emocją musisz popracować w tym tygodniu, tak? Także, Słoneczka, usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy. Wylosowałam dla was, no właśnie, jesteś inny. To dobrze. Nie musisz być taki jak wszyscy wokół. Jesteś doskonały właśnie taki jak jesteś. Przepiękna jest ta karta. Przepiękna. A jak zrobimy tak? No, nieładnie, nie? To zostawmy taką rozdzielczość, kochani. Zostawmy taką rozdzielczość i zaczynamy skarby. Horoskop od... O, nawet się sam ustawił. To dobrze, wreszcie. Wreszcie się sam ustawił, bo już myślałam Zobaczymy, co w tym tygodniu, kochani. No i fajnie. Szósteczka kielichów. Coś Wam się udało, fajnego. Trójeczka denarów. O, 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 o Siódemka mieczy. Nie spieszyć się. Nerwy kłótnie. I koniec. Czwórka była w osiem kielichów. Szóstka była w tle czytania. Mhm. Mhm. Słuchajcie, mhm. można by powiedzieć, że na chwilę obecną karty pokazują Was szczęśliwych, radosnych. Spokojnych, marzycielskich, macie jakieś e, plany, które chcecie zrealizować, macie pomysły, e, macie ku temu możliwości, macie pieniądze, macie czas, e, przede wszystkim zapał chęci, nie mam tutaj mowy o improwizacji, o, o powiedzmy, e, słomianym zapale. E, jakiś dawny plan, projekt chcecie wcielić w życie, na przykład zakup działki. Na przykład zakup psa, na przykład nowa praca i będziecie tak mocno skupione w tym tygodniu, aż widzę, że osiągniecie ten cel. Dlaczego? Dlatego, że ym, ta obecna chwila Pokazuje Wam, że to, co było kiedyś w dzieciństwie, było fajne, to się sprawdzało i chcecie to z powrotem. I to nie jest głupie, kochani, ale przed Wami musicie być przygotowani, że najbliższe dni mogą mieć mm, momenty bardzo trudne, bo na Waszej drodze pojawi się słup. Bo na waszej drodze pojawią się osoby, które będą myślały inaczej w, niż wy, kłótliwe, możliwe, że też y, takie, które będą chciały was oszukać, okłamać. I musicie być bardzo ostrożni, dlatego że być może w tym tygodniu trzeba będzie sobie dać na wstrzymanie i nie pojechać gdzieś. Nie pożyczać komuś pieniędzy. Nie kłamać. Nie pozwolić być w waszym otoczeniu nawet jeżeli to jest wasza rodzina, osobą, które uważają się za wyższe osoby, które są kłótliwe, osoby, które często kłamią, często wymyślają dla was na miejsce tych osób pojawią się nowe. I ja podejrzewam, że rezygnacja, słuchajcie, z na przykład wścibskiej sąsiadki, yy, czy tam rezygnacja kogoś tam, kto przychodzi, jakiejś koleżanki, piątej koleżanki, będzie dla Was lepsze, bo poczujecie się lepiej, jak odejdziecie yy, od tej znajomości, od tego kłopotu. Dla części z Was, jeżeli tym kłopotem jest Wasz sąsiad. To tu ja to tu widzę przeprowadzkę. I wy naprawdę możecie osiągnąć ten sukces, bo ile można się kłócić, ile można żyć i marzyć, że kiedyś będzie dobrze. I ja podejrzewam, że wy w tym tygodniu zrobicie ten krok. Bo tu pogodzenie z tą kartą mówi jest niemożliwe Bo ta osoba nie chce bo ta osoba myśli, że jest pępkiem świata, kochani. Słuchajcie, być może jedziecie w podróż, być może jedziecie, nie wiem, do kuzynki na jakieś wesele i wasza osoba być może nie będzie, nie będzie mogła, kochani, z wami jechać. Być może będzie miała pracę, być może będzie musiała zostać w domu, być może coś wymyśli i to będzie kłamstwo. Może wcale nie prosiła o urlop? Może wcale nie chce jechać do Twojej rodziny? Musisz to uszanować. Dociągniemy sobie emocje. Słuchajcie, w sferze typowo finansowo-zawodowej, teraz dobra. <laughs> Macie zazdrosną osobę w miejscu pracy. Osobę, która chce być tak jak wy, osoba, która was okłamuje, żeby się z wami przyjaźnić, osoba, która wam nie mówi wszystkiego po to, że ona ma swój plan. Dobrze by było, kochani, gdybyście do, na swoich współpracowników, bądź jeżeli prowadzicie biznesy, dobierali osoby rzetelne, pewne, znane, zaufane. Dlaczego? Dlatego, że ktoś wam tam yy, może bruździć. Powiedzmy, prowadzicie sklep i ta osoba dla klientów jest nieumiła. Tracicie klientów, nie wiecie czemu, bo macie opryskliwego pracownika, sprzedawcę. Ale też, kochani, pracując w miejscu, w którym jesteście, macie szansę na zmianę stanowiska oddelegowanie na inny. Inny y, dział. A nawet, kochani, na całkowitą zmianę i pójście w nowa. Co wy na to? Jeżeli u Was pojawia się emocja zazdrości, że ktoś coś ma, że jesteście zaborczy, że ta ma baby, ta ma chłopa, ta ma pieniądze, ta ma dom, jeżeli to poczujecie, to słuchajcie, ta emocja będzie wam bruździć, i nawet nie zorientujecie się kiedy, to wy może być, możecie być prowodyrem do tego, żeby się zmieniły stosunki między Wami a tą osobą. Dla osób, które szukają pracy, to ja widzę, że Wy zamiast intensywnie szukać, Intensywnie szukać, zrobić sobie jakiś plan działania, czyli dziennie, na przykład po 3 godziny w dzwonie, dziennie po trzy godziny chodzę, to ja widzę, że wy wszystkim mówicie, że nie ma pracy i tak naprawdę to co robicie, tylko myślicie o tym, żeby ją znaleźć, a jej nie szukacie. A ta praca jest. Dziś dalej gdzieś za wodą, gdzieś w innym kraju, w innym mieście, w innym miejscu, gdzie do tej pory szukaliście. I moim zdaniem okumujecie wszystkich, że szukacie i nie ma. Bo ta karta mówi, że jest, ale wy nic nie robicie, by osiągnąć swój sukces, tak? Dla osób, które chcą podwyżki, to nie jest dobry czas. To nie jest dobry czas, bo może wasz szef Mieć osoby, które chodzą i uprzejmie donoszą. Więc ten czas przeczekajcie, tak? Myślę, że dla wielu z Was to jest czas, kiedy trzeba otworzyć oczy. I cały czas mam na myśli te dwie karty, bo ja się boję, że wy współpracujecie z kimś. Że wy macie obok jakąś znajomą, sąsiadkę, osobę, która jest blisko was i jest cholernie nieszczera, jest taką osobą, która wynosi to, co powiecie, która pożycza od was, kradnie od was, nie wiem, pomysły, wystrój mieszkania, pójdzie, donosi. Wydaje mi się, że marnujecie czas, dużo czasu na tą osobę, a ta osoba jest taką pijawką. Ta osoba od Was zabiera energię. Czy nie macie poczucia, że czujecie się potem osłabieni, że boli Was głowa? Ja myślę, że nawet jak z tą osobą byście jej chcieli to powiedzieć, że takie coś wyczuwacie, to będzie agresywnie nastawiona do Was. Zaborcza, tak jak tutaj karta mówią, zawisna. Jeżeli w tym tygodniu, kochani, naprawdę z kimś będziecie mieć napięku, z kimś się pokłócicie, to możecie być pewni, że albo ta osoba obróci się na i zniknie z waszego życia, nawet jak to będzie ktoś z rodziny, albo wy bądźcie mądrzejsi i po prostu zejdźcie kupiemu z drogi. Tak? Słuchajcie w związkach stałych niestety przytrafi wam się, że jeden drugiego będzie tam cyganić, idzie do pracy, nie pójdzie do pracy, dostał pieniądze, a nie dostał pieniędzy, Było fajnie, a nie było fajnie, że, że wszystko OK, a tak naprawdę nie jest nic OK. I mam takie wrażenie, że ta wasza osoba będzie unikać konfrontacji i... Może bardziej, kochani, skupić się na tym, czego Wam potrzeba, tak? Czy to, nie wiem, malowanie domu, czy to przeprowadzka, czy to, nie wiem, odwiedziny, bo mam takie wrażenie, że część z Was chce gdzieś jechać. Ale albo pojedziecie sami, albo pojedziecie w atmosferze takiej, wiecie, wojennej, tak, że wszyscy będą na Was, więc uważajcie, bo te dwie karty mówią, że możecie z członkiem swojej rodziny się pokłócić na amen. Nie rozmawiać, rozstać, a jeżeli będziecie próbować się pogodzić, to no niestety te osoby dalej będą kłamać, dalej będą takie podłe, zazdrosne. Także uważajcie. Jeżeli to oczywiście jest wasza emocja, to pozwólcie się zazdrości, zawiści, bo nie warto, bo was zżera od środka. Natomiast zdrowotnie, kochani, możecie odczuć ból głowy, bóle oczu, yy, możecie poczuć, że yy, takie spowolnienie, taką ciężkość nóg, możecie poczuć takie mm, odrętwienie, mrowienie, coś takiego, tak, także uważajcie, kochani, na skoki ciśnień też uważajcie, bo, bo jeżeli ktoś ma nieuregulowane ciśnienie, to jak najbardziej, tak. <słuch> Główka może co niektórych też pobolewać, kochani, no. Lwiątka, no to czekam na Wasze pytania do kart, dobrze? I pamiętajcie, że jesteście inny, inni i to bardzo dobrze, bo Wy macie otwarte może trzecie oko, może oko na świat i, i Wy doskonale wiecie, czego pragniecie Wy macie ochronę z góry, podejrzewam, że większość z Was, tak? A niestety w tym tygodniu zetkniecie się ze ścianą, zetkniecie się z osobami niezbyt Wam przyjaznymi. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i kochani, odpowiedź trzecia. Proszę uprzejmie sobie wybrać. Ja robię łyk kawy od Was. Napiszcie w komentarzu, którą z tych kart wybraliście, dobrze? Jedyneczki, bądź pozytywne, częściej się uśmiechaj, żeby było po tobie widać. Dwójeczki, tak. Trójeczki muszą zaczekać. Nie spieszyć się, zaczekać. Musicie może przemyśleć coś, bo możecie popełnić błąd, tak? Ja myślę, że przyczyną, że niektórzy się źle czują, czy nie umieją się dogadać z, z współmieszkańcami bądź kimś, jest to, że za dużo poświęcacie czasu pracy, obowiązkom, a nie rodzinie, tak? Bądźcie cierpliwi, kochani, bądźcie cierpliwi, bądź spróbujcie się dogadać, tak? To te karty chciałabym Wam dzisiaj właśnie przekazać. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, Lwiątka za wysłuchanie horoskopu tygodniowego. Zapraszam Was znowu ponownie. Pamiętajcie, by zostawić dla mnie łapkę. Słówko w komentarzu albo kwiatuszek. Dziękuję za kawusie, którą mi postawiliście. No tak, no wy mi postawiliście kawusie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest link, kochani, w komentarzu. Więc możecie sobie tam zobaczyć, kto ma ochotę, może mi za moją pracę postawić kawusie. wspaniałego tygodnia. Słuchajcie rad, rad i ostrzeżeń. Ja już się z Wami lwiątka żegnam wszystkiego dobrego. Pa, pa. No to zaprosimy panienki. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie, panienki na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich na Energetykę Tygodnia od 10 do 16 czerwca 2024 roku. Jak widzicie, dzisiaj zaprosiłam do czytania talie tarota, boski tarot od Ciro Marchetti i zobaczymy, co karty chcą Wam przekazać. Ale pamiętajcie, przy takich czytaniach. Nie zawsze karty będą z Wami rezonować, bo czytanie jest dla kilku tysięcy ludzi, więc może się trafić, że któryś czy któraś powie: To nie dla mnie. Sprawdźcie sobie wtedy, w jakim znaku macie ascendent, w jakim znaku macie Wenus i Księżyc, tak? Te znaki są podstawowymi, warto je odsłuchać. Kto nie wie, jak obliczyć, to u mnie w opisie, tam gdzie się Wam przedstawię, kim jestem, znajdziecie link do kalkulatora albo napiszcie do mnie, to ja Wam bardzo chętnie pomogę. Tak? Pamiętajcie, zawsze na początku zostawiamy lajka w ramach wymiany za horoskop. Zawsze zostawcie skarby, komentarz, żeby kanał istniał. Ja Wam w ramach podziękowań losuję. Niesamowity przekaz od moich ukochanych jednorożców. A kto tutaj z panienek jest pierwszy bądź drugi raz? No to ja Was bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Wtedy każdy film do Was, kochani, trafi i dostaniecie na telefon powiadomienie. Na koniec będzie oczywiście od Was pytanie do kart, ale mam też karty niespodziankę. Mam też karty emocji, i dostaniecie jedną, i zobaczycie, z jaką musicie w tym tygodniu popracować, co może u Was wyniknąć. Także, kochani, zaczynamy. Wylosowałam dla Was kartę, prawda? Tak. To, o co pytasz, jest prawdą. Tutaj Wam zostawię tą kartę. Być może to będzie odpowiedź, kochani, na przyszły tydzień, tak? Więc zobaczmy. Dziewiątka kielichów. Piątka buław. Ktoś się z Wami nie zgadza. O, jakieś działanie wstrzymane, proszę Państwa, śmierć. Zmienicie zdanie na jakiś bądź czyjś temat. Dziewiątka. Buław. W tle czytanie Gwiazda Rydwan, czwórka buław. No tutaj mamy pięknie. Emocja. A weźmy tą z góry: rozczarowany, pozbawiony złudzeń, pokonany, zawiedziony. Proszę Państwa, i to jest ta karta ostatnia. Tą emocją musicie popracować, bo często czujecie się rozczarowani kimś, czymś. Często musicie pozbyć się złudzeń, bo może wyobrażaliście sobie kogoś coś, a potem pozostał ten niesmak. Część z Was nie umie przegrywać, część z Was czuje się zawiedzioną, zawiedzionym czyimś zachowaniem, czyimś postępowaniem. No, ja sobie te karty przełożę, bo nie wiem, czy mi ta świeczka za chwilę się nie wyleje. Kiedyś mi pamiętacie, wylała się na obrus, cały obrus zalany był. O Jezus, humor wam będzie dopisywać. Ach, coś dobrego kupicie, zjecie. Ja kupiłam Cię torcika. No, bo ja Wam kochani, nagrywam 6 czerwca. Dzisiaj właśnie moja mama miałaby urodziny, i kupiłam torcika. I będę później świętować. Już sobie powiedziałam, wiecie, że nie zjem w czerwcu ani grama serniczka, torcika, no to kupiłam. No ale dla mamusi to może być wyjątek, nie? No. Skarby. I wy też będziecie się tak świetnie bawić. Będziecie się czuć świetnie, tak lekko. Tylko, że was ktoś wkurzy. Niestety. Ten wam, wasz cudowny nastrój, cudowny humor, może ktoś zepsuć. Przyczyną jest upartość. Przyczyną może być, oczywiście, upartość może być i z waszej strony, i ze strony tej drugiej osoby, tak? Może wy chcecie iść na urlop, a szef nie chce dać. No i wy mówicie, no ale prawo jest prawem, a ta osoba nie. Uważajcie, kochani, ja w ogóle coś czuję, patrząc tutaj całościowo na ten rozkład. Że jakiś wyjazd nie dojdzie do skutku, jakieś działanie zostanie zablokowane przez osoby trzecie. Na przykład, macie mieć szkolenie w poniedziałek o 7 rano i nie możecie jechać, bo jest strajk. Nie z waszej winy, nie z waszej winy. Chcecie jechać ze swoim chłopem do teściowej. On nie pojedzie, bo on jej nie lubi. Awantura gotowa, ty sama nie pojedziesz. Może chcecie wydać książkę i okazało się, że wasz wydawca się czepia wszystkiego, więc jej teraz nie wydasz. Coś po prostu poprzeszkadza, a wy szczęśliwi, zadowoleni, nie poddawać mi się. Tylko gnać do przodu i spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. Oczywiście, że będziecie czuć się rozczarowani, ale już wiecie, że macie z tą emocją popracować, żeby nie chodzić z nią cały tydzień i gęba w dół, tak? <gęba> tylko gęba ma być w górę. Troszeczkę transformacji się każdemu z nas przyda. Coś trzeba pozmieniać. Może wykładowce, może. Um... Pracownika, ja nie mówię, żeby męża zmieniać, ale może nastawienie, może sposób mówienia, tak? Słuchaj ze mną, bo ja się boję jechać samochodem. Dobrze nie będziemy tam nocować, wrócimy w dzień, czyli idziemy na tak zwany kompromis, ale ja mam wrażenie, że w tym tygodniu dla wielu z Was coś się zadzieje i to coś bardzo ważnego. Co, coś się skończy, coś się zacznie. I słuchajcie. Nie wiem, do ilu osób teraz powiem, ale ja to czuję tak. Mieszkamy razem rok i nic się nie dzieje. I albo ktoś się do kogoś wprowadza, oczywiście po, po gadaniu godzinnym, całodobowym, albo ta wasza osoba powie, że się nie wprowadzi do was, a wy nie możecie się na przykład wprowadzić do nich, bo i jest to zablokowanie, ale macie się nie poddawać, dlatego że jeżeli wy czujecie całym sobą, że nie jesteście kochani, że nie cieszy was ten związek, że ta praca już wam nie stwarza tylu powodów do radości, niechętnie wstajecie, to ta karta świadczy o tym, że może należałoby coś zmienić, zakończyć. Patrzcie, trzecia karta mówi o sukcesie. Jeśli coś zmienisz, osiągniesz sukces, ale raz na zawsze musisz coś zostawić za sobą. Zakończyć coś. Może na przykład. Uważasz, że w tym miejscu nie dostaniesz więcej podwyżki. Tak? Rozejrzyj się. Ja wiem, że mi powiesz 9 buław. Będzie ciężko, będzie trudno, ale uda ci się. Jeżeli szukasz tej pracy, to ja widzę, że, że ty masz już dość. Ale nie zapukałeś do jeszcze jednych drzwi, do innych drzwi niż do tej pory. Powiedz sobie prawdę, gdzie nie szukałaś? Gdzieś, gdzie trzeba dojeżdżać, gdzieś, gdzie trzeba się dużo uczyć. Gdzieś, gdzie jest. Y, tobie się wydaje, że ty tam nie pasujesz, bo to jest na przykład jakiś ważny urząd, a to wcale nie jest prawda. Wiesz o tym? No. Kochani, y, proszę bardzo uważać w tym tygodniu. Y, bo już w kilku kartach mi się zaznacza ciśnienie skaczące, kręgosłup, bóle głowy i takie jakby nadmierne pocenie, takie że raz pojawia się choroba, raz znika, tutaj oczywiście wiecie, ja nie jestem lekarzem, proszę się udać tak, żebyście potem nie były skarby brzydko mówiąc rozczarowane i zdziwione dla osób, które szukają pracy, ja wam powiem tak bądźcie dla siebie dobrzy zróbcie jeszcze raz to CV tak ładniej, może nowe zdjęcie może inaczej rozmawiajcie z pracodawcą? Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz odzyskać pieniądze, chcesz kogoś przyjąć, musisz zmienić coś, jakąś taktykę. Tak? Należałoby coś zakończyć i coś zmienić, bo to działanie, które do tej pory stosujesz, nie jest dobre. Będzie to trudny tydzień, dla niektórych niestety będzie rozczarowujący. Szczególnie rozczarują Was pewne osoby. Bardzo często karta śmierci mówi o skorpionie, więc pomoże Wam skorpion, a przeszkodzą może wszystkie ogniste barany lub strzelce, tak? Także może na te osoby zwróćcie uwagę, ale tutaj mamy jeszcze wodnika. Iraczka, nie? W tym tygodniu się tak mocno tutaj manifestują. Kochane moje w związkach, no, u was pół na pół ten tydzień, nie dajcie się sprowokować, nie, nie, nie wypro, niech nie wyprowadzają was z drogi, mogą być ciche dni. A dla singli powiem tak, że może to nie jest dobry tydzień na randki, może to nie jest dobry tydzień na to, żeby kogoś poznać. Ale jest to dobry tydzień, żeby coś zmienić. Na przykład swój wygląd i masz, na przykład chodzenie nie do tych e, restauracji, tylko do innych, do bibliotek, żeby gdzieś, wiecie, kogoś e, móc poznać, tak? Nie. Coś musicie, kochani. Mm, nie wiem, może chodzić się na przykład cały czas na czarną ubranie i karta mówi, jak to zmienisz, będziesz bardziej kolorowat, będziesz bardziej widoczna. Może, może do tej pory się nie uśmiechasz i nie przyciągasz nikogo wzrokiem, no bo mogą być początki trudne z tą osobą, tak? Mogą być trudne, karty mówią. No to, kochani, pytanie od Was. Proszę uprzejmie, ja Wam tutaj już karty daję. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i odpowiedź trzecia. A tutaj macie kartę. To, o co pytasz, jest prawdą, tak? Zastanówcie się nad pytaniem, nad odpowiedzią, którą chcecie, pierwszą, drugą czy trzecią. Ja myślę, że niektórzy też chyba może dostaną jakieś zaproszenie i chcą zrezygnować z tego zaproszenia, z tego wyjazdu. Może ktoś chciał otworzyć swoją działalność. To, to czuję, że nie w tym tygodniu, że jeszcze, jeszcze sobie dajecie czas. Może nie wszystko uda się w urzędach pozałatwiać, tak? Ale na pewno, na pewno musicie wiedzieć, że będzie trudno. Jedneczki. Klarowna komunikacja. No właśnie. A tą komunikację mamy nerwową. Dwójeczki. W przeciągu roku. A... trujeczki, Wasza sytuacja się polepszy. Czyli tutaj u Was też, kochani, cierpliwość jest wskazana, tak? Czegoś macie w tym tygodniu nie żałować, nie robić, nie wyjeżdżać? Um, może sprawdzić linie tramwajowe, samolotowe? Może nie kupować samolotu? Może lepiej auto sobie kupić rower. <laughs> Wiecie o czym mówię, nie? No. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu tygodniowego. Życzę Wam, żeby rady i ostrzeżenia. Tylko te dobre się spełniły, żeby, żeby to zło was omijało w tym tygodniu, i niech ta prawda wyjdzie na jaw w tym tygodniu. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę, mm -hmm. komentarz. Jak wam się nie chce pisać, to zostawcie kwiatuszek czy coś tam, czy panienkę. Kto może, niech udostępni. Bardzo dziękuję za postawienie kawusi. Bardzo dziękuję. Właśnie sobie piję kawu się pyszną z mleczkiem sojowym. Uwielbiam. No nawet nie wiedziałam, że lubię mleko sojowe. Bo wiecie, ja się po prostu pomyliłam i, i jest przepyszne. <noise> Czasami warto popełnić błąd, nie? <noise> Kochani, nie szarpcie się, bo jeżeli będziecie się szarpać w tym tygodniu, będziecie chcieli na siłę coś zdobyć, to będzie to odwrotny skutek, tak? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Kto może, niech wpada znowu buziaki dla Was, papa. Pa.